kolejną naszą wyprawę rozpoczynamy dość nietypowo. Znajdujemy się w samym sercu dzielnicy Nikiszowiec, która odegrała niemałą rolę w historii Śląska. Niemymi świadkami tej historii są zabytkowe budynki, które mamy okazję teraz oglądać. Budynek Poczty Polskiej i zabytkowe familoki zagrały już w niejednym filmie historycznym. Kościół parafialny pod wezwaniem świętej Anny jest budynkiem dość nowym, ponieważ jego budowę zakończono dopiero w 1927 roku. Prace nad jego budową przeciągały się w czasie i budowa tego pięknego świadectwa wiary wszystkich parafian trwała 13 lat. Więcej o historii tej dzielnicy możemy się dowiedzieć, odwiedzając wystawę historyczną, jaka została zorganizowana w tym właśnie kościele. W niedalekiej odległości od kościoła, przy ulicy Zamkowej, mieszka wspaniały hodowca gołębi pocztowych. Całe jego życie wypełniły gołębie oraz praca zawodowa związana z obróbką kamienia. Gościmy dzisiaj w Gołębniku Krystiana Kachlera, najbardziej utytułowanego hodowcy na Śląsku z ponad 50-letnim stażem lotowym. Historia jego hodowli jest bardzo ciekawa. Od samego początku trafił na dobre gołębie i dobrych przyjaciół. Dzięki znajomości z Pawłem Radwańskim i Jerzym Mateją nie musiał tracić czasu na naukę i popełnianie błędów. Od razu mógł poświęcić się pracy z gołębiami i tak też uczynił. Dowodem na to są liczne puchary, które w ciągu tych lat zapełniły każdy kąt jego posesji. Mimo tak olbrzymiej konkurencji, pan Krystian trzyma się dzielnie i mało jest śmiałków, którym udaje się go pokonać. W ostatnim sezonie 2014 Krystian Kachler może poszczycić się posiadaniem najlepszego zespołu lotników w Polsce oraz zdobyciem tytułu pierwszego wicemistrza Polski w kategorii GMP. Krystian Kachler od wielu lat nie opuścił żadnej większej imprezy gołębiarskiej, a Olimpiady Gołębi na trwałe wpisane są w jego kalendarz. Na posiadłości pana Krystiana znajduje się cały kompleks gołębników. Znalazło się tu miejsce dla gołębi rozpłodowych, które mają okazję przez większość dnia przebywać w bardzo przestronnej wolierze. Tuż nad gołębnikiem dla gołębi rozpłodowych znajduje się gołębnik dla młodych ptaków. Za tymi gołębnikami znajduje się niedawno wybudowany gołębnik dla gołębi lotowych. Ta nowoczesna budowla jest pełna nowatorskich rozwiązań.